To wszystko przypomina otwieranie puszki konserwy, tylko zawsze, że w puszce konserwy to wiemy, że jest ryba albo jest jakieś mięsiwo, a tutaj nie wiemy, co będzie. I to jest najbardziej fascynujące. Skrzynia jest już prawie otwarta. Strażacy wyginają ostatnie elementy aluminium. Widzimy jakieś kawałki papieru. I teraz, czy będą skarby? To kwestia 30-50 sekund. I sami się o tym przekonacie. To jest fascynujące, bo od tych ubrań bije zapach nowości. Mimo ponad 70 lat schowania i w tej skrzyni, one wciąż pachną. I jeszcze przy każdym ubraniu jest mała karteczka, przypuszczalnie z imieniem i nazwiskiem, do kogo właśnie to ubranie, czy ta tkanina, te tekstylia po prostu należało. Ale wiem, że tego nie czuć, ale jak się człowiek zbliża, to po prostu czuć zapach wypranej, świeżej pościeli. Te rzeczy były kiedyś cenne, dlatego że na przykład, o, jest guzik oryginalny, były cenne, bo takie spodnie, marynarka, czy takie na przykład obrusy nie kosztowały mało. Człowiek zarabiał 8-7 marek, czasami tygodniówki, więc te rzeczy były cenne. Dlatego też jako cenne zostały schowane. A zapach, który się unosi stąd, przypomina mi zapach, jakbym otwierał szafę babci bądź dziadka. Więc kapsuła czasu naprawdę fascynująca. Trzy skrzynie do otwarcia. Jedna otworzona, to widzimy ubrania, tekstylia i różnego rodzaju jeszcze rzeczy związane z tkaninami. Natomiast mamy jeszcze do czynienia z dwoma skrzyniami. I nie wiemy, co kryje druga i trzecia skrzynia. Więc teraz powoli strażacy będą otwierali skrzynię drugą i zobaczymy, czy będą takie rzeczy, czy też może takie, które są bardzo cenne i poszukiwane mimo ukończenia II wojny światowej. Zobaczymy. Druga skrzynia zawiera również ubrania, tekstylia, obrusy. Widzę jakieś ręczniki. Być może będą jakieś cenne rzeczy, które zostały schowane między właśnie tekstyliami. Widać ewidentnie, że był to schowek ludności cywilnej, dlatego że na serwetach na przykład wyszyte jest nazwisko właściciela tego majątku. Ja nigdy nie spotkałem skarbu, tak można to nazwać, który byłby tutaj na Dolnym Śląsku schowany ze szczęścia. Na każdym tym elemencie jest strach, są cierpienie, są też łzy, a bywa nawet, że i krew. Wcześniej skrzynie zostały prześwietlone przez aparat rentgenowy, a także została włożona tam kamera. I na jednym zdjęciu było widać jakieś ubranie i bardzo dużo guzików oraz okulary i coś, co mogłoby przypominać instrument muzyczny albo mechanizm zegara. Mamy otwartą drugą skrzynię. Nie ma tego, co widziałem wcześniej na zdjęciu rentgenowym, więc jestem ciekaw, co pokaże trzecia skrzynia. Należy pamiętać, że ofensywa styczniowa zaskoczyła całkowicie Niemców na Dolnym Śląsku i skarpety, pończochy, rzeczy ciepłe, szale były na wagę złota, bo one ratowały życie. Wojna trwała prawie 6 lat. Oni doskonale wiedzieli, że te rzeczy ratują życie, dlatego były cenne i były chowane. Tak jak mówiliśmy wcześniej, niektóre te elementy mają przyczepioną karteczkę.
karteczkę, do kogo należało. Jest tu imię, nazwisko, a nawet data urodzenia, 1908. Więc ta rzecz miała właściciela. Ta tkanina do kogoś należała. Portret Adolfa Hitlera, Führera, wisiał w każdym niemieckim domu. W każdym urzędzie, w każdej instytucji. Był po prostu wszechobecny. Oczywiście w miarę przesuwania się frontu te portrety znikały, ale jak widać nie w koszu, tylko w schowku właśnie z ciepłą bielizną i pończochami. Czapka futrzana, można powiedzieć, że tak jakbym ją ściągnął z wieszaka, a wyciągnięto ją ze skrzyni, która ma ponad 70 lat. I zachowana idealnie, z zapachem, z włosem, bez jakichkolwiek śladów atakowania przez moli. Dlatego też te skrzynie były zamknięte szczelnie, aby nigdy nie dostała się tam wilgoć i aby te rzeczy można było po nawet 70 latach wyciągnąć i ubrać. Aż dziw bierze, że wszystko, co dotykam, jest w idealnym stanie. Jakby w ogóle nie było tego przepływu czasu. Jakby kompletnie nic przez te 70 lat, ostatnie 70 lat się nie wydarzyło. Jakby po prostu ktoś wczoraj schował do tej skrzyni, a dzisiaj my wyciągamy. To jest niesamowite. Niesamowite, gdzie można poprzez zmysły tak właśnie dotykać przeszłość i historię. Oprócz porcelany, ubrań, różnego rodzaju małych bądź większych kosztowności, sztućców, srebrnych monet, znajdują się również dokumenty z okresu II wojny światowej. Pani Katarzyna Weiss zajmuje się takimi rzeczami zawodowo. Chciałem właśnie ją zapytać, jak pani sądzi, czy w tych dokumentach, które pani przygląda, jest coś interesującego, dotyczącego, nie wiem, Wałbrzycha, naszego rejonu? Ja mam nadzieję, że jest w tych listach coś interesującego, że ich autor oprócz pisania rzeczy osobistych do swojej żony, może narzeczonej, bo tego jeszcze nie wiemy, zapisał również to, co doświadczał i to, co widział na froncie tej wojny. No, listy pochodzą z okresu 1942-43, 1944, więc są to relacje jakby z tego okresu, który nas najbardziej interesuje. Pytanie tylko, co na tych wielu kartach, bo jest ich kilkadziesiąt, ci autorzy, bo jest ich, zdaje się, tutaj kilku, napisali, więc... Proszę spojrzeć, ten list jest dość dobrze zachowany, nie? Tak, na przykład ten jest bardzo idealny. Tak. Majne. I ten jest nawet, pochodzi z kolekcji, która była ponumerowana. Ktoś sobie ponumerował od najstarszego do najmłodszego. Jest to bardzo regularnie pisana relacja, więc myślę, że w tej treści, no bardzo bogatej, ukryją się są ukryte informacje, gdzie on przejeżdżał, co widział, w jakich miejscowościach był, całe jego dzieje i spostrzeżenia na froncie, więc nie wiemy jeszcze dokładnie, jakimi drogami los go poprowadził, natomiast listy są bardzo obszerne. A na niektórych kopertach widziałem, że była SS Sturm, coś takiego, taki napis. Na kopertach jest na pewno, że na Wydziale Wschodnim, mamy tu jedną z kopert, i jest tak. Feldpost, i była adnotacja, że pochodzą jakby z frontu wschodniego. Więc już wiemy, że ten człowiek przynajmniej służył. Tak, służył na tamtym froncie i mógł widzieć to, co się też i w Polsce działo, i na terenie Polski w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, że nie stacjonował, nie był całą wojnę tu na miejscu, no bo skoro pisał listy, został wysłany na front. Jak długi czas oczekiwania, powiedzmy, na to, aby dowiedzieć się,
co jest treścią tych listów, jak pani szacuje? To wszystko zależy, jak szybko zostaną one tutaj spisane i decyzja nastąpi o przekazaniu, więc od tego to będzie zależało. I oczywiście następnym etapem będzie próba odczytania tego pisma, bo jednak atrament, który gdzieś tam zawilgotniał, już się rozmył i niektóre są mało czytelne, niektóre są bardziej czytelne. Z tego, co możemy się też tutaj domyślać, bo jest informacja, że to jest Wydział Wschodni NSDAP, być może pełnił jakąś też funkcję administracyjną w nowych administracjach okupacyjnych narzuconych na terenie polskim, albo na terenach naszych wschodnich, więc to są wskazówki, ale oczywiście treść jest najważniejsza. Być może będzie też okazja, aby dowiedzieć się czegoś więcej o niemieckich zbrodniach na wschodzie, bo jak sami wiemy, na wschodzie polityka okupanta wobec terenów wschodnich była całkowicie inna niż na zachodzie Europy. Teraz służby konserwatorskie otwierają skrzynię, walizę, worek po worku i wyciągają, inwentaryzują, co się w nich znajduje. I w tej chwili właśnie była inwentaryzacja sztućców, które znajdowały się w tej walizie. Co jest ciekawe, jak pan tutaj teraz przekaże, ja na chwileczkę zamknę, o, żebyś tu podszedł do mnie, bo tu świetnie widać, że są kartki, i na kartce jest napisane imię, nazwisko, adres, do kogo ten depozyt należał. To wszystko było naprawdę dobrze skatalogowane. I gdyby się kartka zerwała, proszę zobaczyć, otwieramy walizkę dalej, to jeszcze tu w walizce jest napisane, kto jest jej właścicielem. Więc tak to wszystko było skrzętnie pomyślane. I tu jak przed chwileczką panie wyciągały właśnie pościel, obrusy, znalazł się również oryginalny spis. A więc ta niemiecka rodzina, która chowała ten swój depozyt, te swoje rzeczy cenne, na kartce spisała, co w nich jest. Proszę zobaczyć, z jaką pieczołowitością ten schowek był przygotowany. I to nie przez jednego człowieka, ale dużą grupę ludzi. Być może dwie, a nawet trzy kamienice rodzin. To jest ewenement, że coś takiego udało się odnaleźć w Wałbrzychu. Każda skrzynia, każda waliza, każdy kosz będzie sprawdzany. W tej chwili właśnie służby konserwatorskie zabierają kolejny kosz, i krok po kroku wszystko z tego kosza będzie wyciągane, odwijane i dokładnie penetrowane w celu pozyskania jak największych informacji o tych ludziach, którzy te rzeczy tutaj zdeponowali. I co jest najbardziej ciekawe, co jest najbardziej takie przejmujące i przenikające? Mamy tutaj całe życie ludzkie. Jest krawcowa, jest szewc, jest rymarz, jest fotograf. Jest też praczka i jest też żołnierz Wehrmachtu, nawet kilku żołnierzy Wehrmachtu. Ich listy, zdjęcia. Jest też album dziecięcy, na przykład szkoły w Wałbrzychu. Są dziecięce zabawki. To wszystko było skarbem i życiem, które raz na zawsze się zakończyło z zakończeniem II wojny światowej. I trzeba pamiętać jedną ważną rzecz. Gdyby Adolf Hitler nie wywołał II wojny światowej,
ci ludzie nie musieliby ukrywać tych rzeczy. Ci ludzie by tu mieszkali spokojnie po dzień dzisiejszy, a Wałbrzych nazywałby się dalej Waldenburgiem. To, że Hitler wywołał II wojnę światową, to, że Niemcy okupowały pół Europy, mordowały, grabiły, spowodowało również, że ta pożoga przyszła i do nich. I oni w pośpiechu, w strachu musieli opuścić swoje domy, chociaż wierzyli, że będzie to na chwilę. I ta chwila trwa po dzień dzisiejszy. Ta skrzynia musiała należeć do rodziny, która miała dzieci. Mamy bucik niemowlaka, nawet dwa buciki, proszę zobaczyć. Mamy malutki szlaczek. Dokładnie, o, proszę zobaczyć. Z koroneczką ubranko. Mamy śliniaczek, powiedziałem szlaczek, przepraszam, śliniaczek. Dokładnie, wiązany dziecku pod szyję. Jakiś maluteńki sweterek dziewczynki, chłopczyka. Tego nie umiem dzisiaj powiedzieć. I ubranka, ale to chyba ubranko już nie jest na człowieka, tylko na jakąś laleczkę albo na jakiegoś misia. I to jest bardzo wzruszające. Wanna aluminiowa z kartką, na której jest napisane po niemiecku Achtung Glas, czyli uwaga szkło. I cała ta wanna jest wypełniona nie tylko szkłem, ale porcelaną. I to porcelaną Karla Tilscha, więc porcelaną z Wałbrzycha. Tu zespół Muzeum Porcelany w Wałbrzychu z panem dyrektorem Drejerem na czele wyciąga właśnie te wszystkie elementy i będzie spisywał i inwentaryzował sztuka po sztuce, abyśmy wiedzieli dokładnie, co się znajduje. O! Ewenementem jest właśnie kolejka na torach, być może jakiegoś dziecka, ale być może też i kolekcjonera właśnie kolei niemieckiej. Jak widać, te wagoniki z lokomotywą się poruszają. Są elementy właśnie różnego rodzaju semaforów, nastawnic. Wszystko to, co było właśnie elementami prawdziwej kolei. I najciekawsze jest to, że w skrzyniach pod tym stołem, kiedy ja wyciągnę kartki, które świadczą o inwentaryzacji właśnie tego całego zbioru, znajduje się cała skrzynia torów. A więc ktoś uważał, że jego kolekcja tych wagoników, tych lokomotyw jest dla niego niezwykłym skarbem. Jest dla niego ogromnie cenna. I też została zdeponowana w tym potężnym po niemieckim depozycie. Cała skrzynia, jedna i druga torów. Miasto bardzo profesjonalnie podeszło do zabezpieczenia całego depozytu. Dlatego, że moimi plecami znajdują się specjaliści z wielu dziedzin. Konserwator tkanin, Urząd do Spraw Ochrony Zabytków, również pan ze szkoły muzycznej odnośnie instrumentów i nut w Wałbrzychu, a także specjaliści właśnie z Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, którzy zajmują się zawodowo na co dzień porcelaną,
która no, ma czasami nawet i 3 wieki. Bardzo profesjonalnie zespoły pracują, wszystko wyciągają, inwentaryzują, katalogują, opisują. To jest naprawdę jedno z najbardziej profesjonalnych podejść, jakie ja w swojej karierze widziałem do takiego znaleziska. Chylę czoła przed prezydentem Wałbrzycha i jego załogą. Wśród znalezisk znajdują się idealnie zachowane albumy. Jak zobaczycie sami, stan idealny, bez żadnej wilgoci, jakbym po prostu wyciągnął z regału w bibliotece i, no, i po prostu z powrotem włożył. Proszę zobaczyć. Wszystko w idealnym naprawdę stanie. No i oczywiście to już 3. takie znalezisko, które wskazuje, że wśród tych ludzi byli fanatycy hitlerowscy. Jest to album. Album poświęcony życiu i twórczości Adolfa Hitlera, dokładnie wykonany. Zdjęcia wykonane przez Hoffmana, jego nadwornego fotografa. Złote litery na czerwonym tle. Majestatycznie to ma wszystko wyglądać. I to jest właśnie najbardziej ciekawe, że przecież kończyła się II wojna światowa. Rosjanie byli wobec Niemców bezwzględni. Wiemy, co robili z Niemkami, z dziećmi niemieckimi, z mężczyznami, z jeńcami niemieckimi. Byli bezwzględni, robili to, co wcześniej Niemcy robili im. I ludzie ci, którzy uciekają stąd, wystraszeni, strach paraliżuje ich ciała, robią ten cały schowek i wkładają jeszcze w ten schowek album Adolfa Hitlera, który doprowadził do tego, że wszystko to muszą chować. I nigdy tu nie wrócili. Fanatyzm jest nieprzejednany. 3 takie znaleziska w całej tej, w całym tym depozycie. Flaga, portret i 2 albumy z czasów hitlerowskich. Wałbrzyski depozyt niemieckich rodzin, które kiedyś zamieszkiwały w Waldenburg, to najbardziej ciekawy skarb i przestrzał czasu, jaki ja w swoim życiu widziałem. Muszę tylko dodać, że skarb powinien zostać w Wałbrzychu. To wszystko, co tutaj oglądacie, co trzymam w dłoniach, nie ma prawa wyjechać z Wałbrzycha. To jest nierozerwalna część historii tego miasta. Miasto ma wizję i ma też pomysł, jak to wszystko pokazać wam. Wszystkim tym, którzy przyjeżdżają na Dolny Śląsk, do Wałbrzycha czy w Górysowie. Przecież kamienice nie zostały tu zbombardowane. W każdej z tych kamienic można odtworzyć mieszkania. Mieszkania z meblami i z całym tym wyposażeniem, które przecież jest oryginalne. W mieszkaniu zawiesić portret niemieckiej rodziny. Być może kiedyś ktoś, kto przyjedzie, na przykład z Niemiec, zwiedzać takie muzeum z tym prawdziwym skarbem, z tymi prawdziwymi, jak najbardziej namacalnymi eksponatami. Być może ktoś przyjedzie i powie nagle do przewodnika, że to jest mój dziadek, a to jest mój stryj. I nagle historia otworzy nowe wrota i nowe rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Wizją miasta Wałbrzych i prezydenta Wałbrzycha Romana Szeleneja jest, aby skarb został tutaj na miejscu. Zespół prezydenta i ludzie z Wałbrzycha swoją lokalną patriotycznością gwarantują, że nie zostanie to zmarnowane. I tak jak ja teraz otwieram pierwszy raz od ponad 70 lat pudełko z ołówkami kogoś, kto malował, szkicował, rysował i miał wizję, tak zamykając w tej chwili to pudełko, wierzę, że skarb zostanie w Wałbrzychu, bo wizja stworzenia takiego wspaniałego, niezwykłego muzeum nasiąkniętego elementami historii zwykłych ludzi. Bo twarz, bo historia ma twarz przede wszystkim zawsze zwykłych ludzi i wtedy jest najbardziej interesująca. Skarb musi zostać w Wałbrzychu i ja
też będę starał się z całych sił, aby tak to właśnie było.